Ojczysty Polski Mój. Pod takim hasłem odbył się 13 maja konkurs prozatorski dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, zorganizowany przez Kęcki Dom Kultury. Zainteresowała mnie głównie forma konkursu. Byłem tu także w tamtym roku. Trochę inaczej to wyglądało, bo dostawaliśmy temat pracy o wiele wcześniej. Teraz dostaliśmy go na dzień przed, więc dało to taką, można powiedzieć, mocniejszą, cięższą formę i warto chyba przyjmować wyzwania. Inicjatywa wyszła chyba od mojej polonistki, bo już rok temu startowałam w tym konkursie. Rok temu się udało wygrać, no to chciała, żebym w tym roku spróbowała jeszcze raz. Tak naprawdę myślę, że temat rok temu był dużo trudniejszy, był temat o szczęściu i myślę, był trudniejszy dlatego, że szczęście każdy postrzega w inny sposób. Poszłam w sumie w stronę uosobienia przyrody i w sumie na pomysł wpadłam już będąc tutaj. Dziś również nie mam żadnego pomysłu. Może uderzę w demencję starczą. Jeszcze nie wiem, co napiszę. Rzeka nie zważa na żadne przeszkody. Albo je rozwala, albo je mija. I chyba chodzi o to, aby też tak postępować w życiu. Dzień później, 14 maja, odbył się pod tym samym hasłem otwarty konkurs. Tym razem jego uczestnicy pisali dyktando. Dyktando ogólnie nie było trudne, było na temat podróży marzeń. Było dużo kontrowersji jednak, mimo wszystko tutaj państwo się mieli różne tutaj odmienne zdania na temat pisowni niektórych wyrazów. No i zaskoczeniem dla mnie osobiście było słowo grzegżółka, które jednak nie pojawia się na większości dyktant, a tutaj się pojawiło. I poza tym bardzo było sympatycznie, miła atmosfera. Uważam, że nie było bardzo trudne. Były no takie znane, jakie w dyktantach są pułapki, że tak powiem. Na pewno jakieś błędy tam się popełniło, prawda, ale nie było to aż tak najgorsze. Dużo czytam, lubię czytać, lubię pisać, no także chciałam się sprawdzić. A poza tym już nigdy nie miałam kłopotów z ortografią, no a tu się okazuje, że jednak nie wszystko jest takie, prawda, proste i jasne, jakby się człowiekowi wydawało.